Giżycko. Koło Giżycka jest leśnictwo Jelenia Góra, czyli leśniczówka. To jest między Piszem a Mikołajkami. Jelenia Góra. To jest wioska, która jest blisko Sokółki. Naprawdę? Koło Białego Stoku, tak. Ja nie wiedziałam. No widzi pani, dużo osób nic nie wie. Tutaj wracamy my do Jeleniej Góry z Lubania, bo myśmy byli wtedy w Bałcem i wracamy jako bliźniacy obydwaj. Tutaj telewizja Bogatynia robi ze mną wywiad, w związku z tym, że otworzyliśmy sezon rowerowy akurat w Bogatyni, gdzie ponad 70 rowerzystów przywitało nas. Tutaj na przejściu granicznym, którego już nie ma, to jest Czerniawa Zdrój. Tego zabudowania nie ma. To wszystko znikło. Jest normalnie prosta droga jak Wojska Polskiego. I tu nas przywitało rowerzystów, a w Czechach oczekiwała reszta rowerzystów. Tutaj jest wyjazd czterech rowerzystów do miasta partnerskiego Bałcen na 900-lecie miasta Jeleniej Góry. Moja propozycja była, ja to zaplanowałem, byłem organizatorem tego wyjazdu. Tak. To natomiast w 1998 roku otrzymałem rower od firmy Mercedes-Benz w Jeleniej Górze. To jest firmy Fischer, która mieściła się gdzieś tam za Łodzią, w Kutnie, o, w Kutnie. I tutaj tu wręczono mi ten rower, był oczywiście festyn i stąd wyjechałem dookoła Polski. Zrobiłem wtedy 4082 km. To jest jak porównanie, jak stąd do Grecji z powrotem. Najdłuższa moja podróż to była. Tu telewizja Kujawsko-Pomorska robi ze mną materiał dla telewizji. Znaczy to był jako i serwis i program. Specjalnie był program robiony. 40 minut kręcili ze mną materiał. A tu, proszę Państwa, no, motorowerowe podróże po Polsce. Tutaj na Hel żeśmy nie wjechali. 6 km do Helu nas zatrzymało wojsko, ponieważ tam był szlaban, przejście graniczne i nie w tamtych latach nie wolno. Zaproponowali nam, żebyśmy motorowery zostawili i pojechali pociągiem. Niestety myśmy z tego zrezygnowali. Jak Państwo widzicie, bagaż dosyć duży. Nawet i opony żeśmy mieli ze sobą, silnik mieliśmy nawet ze sobą taki, znaczy tylko te drobne części. Ale tutaj są baki nieoryginalne, ponieważ to są baki zbiornik paliwa 9-litrowe. To są z motorowerów dwuosobowych, dlatego że myśmy się też wybierali za granicę, a wiadomo co jest z paliwem, jak było w tamtych czasach, że nie było tak w stacji paliw jak dzisiaj mamy na każdym kroku. Wtedy było bardzo ciężko. Tutaj ja jestem, to jest moja prywatna już taka też podróż, moja samotna. Tu troszeczkę inny bagaż mam u góry jeszcze, to wcześniejsze. Kiedy ja objeżdżałam Polskę tego dookoła na motorowerze i jest to rotunda oryginalna jeszcze, przed tym wybuchem. Tak, a jest... nie było panu zimno w tym bereciku? Nie. Łańcuch. Jakieś te bereciki, nie? Tak, tak, to był modne. Łańcuch, tak. A fajne zdjęcia, super. A tu, proszę Państwa, najcięższy bagaż, jaki miałem, 37 kilo. Dookoła Polski. Tutaj miałem różne koszulki, kubki, prezenty, albumy i tym podobne i tak dochodziło. A tu już jest Elbląg, bo ja całe południe wziąłem, później wschód, no i północno, także dookoła Polski. Wojna już była. No tu Kraków. Może nie są te zdjęcia tak ułożone w takiej kolejności, jak powinny być, no ale tak mi zrobiono. No to jest Kraków. To już każdy wie dobrze, stare zdjęcia. To na Mazurach. Zdjęcie wspaniałe. Tak, to są na Mazurach tego. Jeziora Śniad Wymamry. Suwałki, Augustów. Tu, proszę Państwa, przejechałem na tenisówkach, wyjeżdżając z Jeleniej Góry. Dojechałem do Suwałk i jeszcze do tego dojechałem do Ustki. A że lało, to musiałem już te tenisówki wyrzucić dziurawe i kupić nowe. Tak, z butami, tak, dziurawymi. No i piątek, geometryczny środek Polski. Proszę Państwa, ja wyjeżdżałem w sobotę przez piątek. Tak. Sobotę przez piątek. Tak. No i tu dookoła Polski, na południu Polski jechałem do Krynicy Górskiej, tam gdzie też kiedyś byłem kilka razy w sanatorium, pojechałem odwiedzić. Lało, dwa dni w deszczu, jechałem od rana do wieczora. No i tutaj przed Lwowem, dwa motorowery, wiadomo jak wygląda bagaż. No już na pewno tam trochę już inaczej wygląda ten teren zabudowany. 1997 rok. Tutaj... Tutaj ten rower zabytkowy z 1931 roku NS-u Opel, którym przejechałem Polskę, Czechy, Niemcy, Euroregionysa. To było największym wydarzeniem w 2000 roku, ponieważ opisało mnie 23 gazety od razu. I miałem spotkania z burmistrzami w miastach.
No i jest radium, prasą, telewizją, także to było dosyć bardzo głośne, to jest Liberec. A to są moi sponsorzy, od których dostałem rower w 1998 roku i objechałem Polskę dookoła, robiąc 4082 km. Ale to jest zdjęcie nie w Wielingurze, tylko w Łusce, a oni prowadzili wtedy na słowackiego Mercedes-Benz w Wielingurze. Jego żona była w marketingu, a on był prezesem. A to jest Sława nad Jeziorem Sławskim, gdzie dla dzieci zorganizowałem z domu dziecka taką małą wycieczkę rowerową. Część dzieci pojechała, wiadomo, na jakieś tam wyjazdy do rodziny i tym podobne. No i tutaj w Korowodzie biorę taki, znaczy udział w takim Korowodzie, kiedy na Dni Sławy jeździłem tam 8 razy i była wycieczka dla rowerzystów, a później, tak jak 1 maj kiedyś, jak Państwo pamiętacie, różne zakłady pokazywały swoje wyroby. No i rowerzyści, którzy biorą też udział w tej wycieczce, w tej paradzie. A tutaj jestem na obozie klubu lotnika Śmigiełko z Jemigury, gdzie w Sławie, w Radzyniu, prowadziłem wycieczki rowerowe i organizowałem i naprawiałem te rowery. Jak Państwo widzicie, to jest nie wszystko, bo tych rowerów było aż 50. Dzieci strasznie niszczyły, rzucały tymi rowerami i tak dalej, a ja tylko na okrągło do wieczora przegląd robiłem i wymiana części. Tu na obozie, gdzie uzupełniam swój dziennik podróży, no i młodzi przyglądają się, jak ja opisuję mój ten dzień, który przeżyłem tam. No i Wenecja, nasza polska Wenecja. To już każdy wie, że mamy taką Wenecję polską. No i tutaj brałem udział jako w paradzie rowerowej Tour de Pologne w tamtych czasach, kiedy były organizowane wyścigi, no i taki towarzyski przejazd do Karpacza. No a tutaj takich dwóch lasów, którzy sobie naprzeciwko sobie sikają i tak dalej. W Pradze, to już jest Praga. Czeska. To jest taki tak, w bocznej, wąskiej uliczce i kiedyś tak patrzę, że oni się tu jak obracają na boki, ale jedna dziewczyna tak podeszła do tego z prawej strony, objęła jego tak mocno i tak czekała. A ja nie wiedziałam, o co chodzi, że ona czeka, a gość miał zrobić zdjęcie. Okazało się, że jemu się bardzo do góry wysoko podniósł, no i wtedy pan zrobił jej zdjęcie. Takie coś jest. Świetnie, na mapę, czy u nas Praga, Złota Praga, sławne miasto. Sławne miasto, no. Frydland, przepraszam, poleciałem za daleko. To jest Frydland, jakbyśmy wracali właśnie z wycieczki rowerowej, gdzie byliśmy zaproszeni przez Towarzystwo Rowerowe w Bogatynie. A to jest Grecja, gdzie ja jako zasłużony dla miasta Lingury zostałem nagrodzony. Za nagrodę pojechałem do Grecji. A to chyba meteory, tak? Meteory, tak. Na wysokości 400 metrów ponad. Piękne. Piękne są te klasztory. No ale jaka przepaść. Znam historię dokładną, jak budowali ten klasztor na takiej wysokości. Najpierw mnich, który przyjechał, żeby się tam dostać, najpierw w skałach wykuwał dziury. Schody. Kołki wbijał i tak się dostawał tego na górę, ale on mieszkał w skale, tam gdzieś, jakieś tam są takie duże otwory, on tam mieszkał. Później przybyło ich coraz więcej, później zaczęli się budować i na linię w koszu cały materiał, wszystko to zwozili tego na górę. Tak się dostawali. A to Grecja, Ateny, gdzie też promowano naszą Jelenią Górę, gdzie zostawiłem sporo materiałów o Jeleniej Górze w Grecji, gdzie wpisane są do dziennika podróży, potwierdzone pieczątką i tym podobne. No i tu przed tablicą, gdzie wypożyczyłem sobie rower. Miałem też oczywiście koszulki, czapeczki z napisem Jelenia Góra. Tutaj to jako jestem w koszulce dawniej pana Roberta Przestroma, Wspólne Miasto, bo on mi też tam troszeczkę dołożył. A tu w Muzeum Sportu Turystyki w Karpaczu wręczenie złotej odznaki za turystykę kolarską, którą uprawiam do tej pory. No i tutaj w Muzeum Sportu Turystyki było otwarcie wystawy fotograficznej związaną z moim przejazdem rowerem po Eurowinie Nysa, Polska Czechy Niemcy, zabezpieczony rowerem z 1931 roku. Proszę Państwa, krótko powiem, czym rzecz jest co do tego roweru. Ten rower. 5 rowerów znaleziono, jeden w ścianie, jeden z budynków, który szedł do rozbiórki. Jeden gość zobaczył te rowery w ścianie, wyrwał, przytargał do muzeum, do dyrektora. Dyrektor zobaczył, że to jest taki porzebiały złom, mówi, zabierę pan tego, ja nie chcę. Ten widzi, że nic nie zarobi, no to ten złom zostawił. Dyrektor, do dyrektora przyszedł kolega z Volkswagena i mówi, słuchaj, mam chłopaków na praktyce, boję się dać im samochodu, może masz coś dla mnie. Słuchaj, z tych 5 rowerów zrób mi jeden eksponat do muzeum.
Zostało to z tego zrobione, ale nie nadawał się on do jazdy, ponieważ wał cały chodził. Nie było przedniego hamulca, lampa, wszystko wygięte było, nie było ściągacza na łańcuchy i wiele innych rzeczy. Ściągacze załatwiłem na złomie, hamulec ręczny zrobiłem, lampę przednią zrobiłem z motoroweru, wziąłem dwuosobowego i wiele innych rzeczy dołożyłem, także wyjechałem, na śrubki nie dokręciłem. W tej chwili jest ten rower w muzeum na ulicy Matejki na wystawie. A to wjazd do Austrii. No i tu z bratem wybieramy się do Czech. No i moja motorowerowa podróż dookoła Polski. Jestem tutaj w Krakowie. No i tutaj Koszyce. To jest na terenie Węgier. Udawałem się do Koszyc, do Czechosłowacji. W tamtych latach do Czechosłowacji. No i tutaj dookoła Polski z bratem. Swoim bliźniakiem wtedy. Byliśmy młodsi, bez okularów. No tutaj też jedyny nastrój, przełęcz Kowarska, tam gdzie trzeba było się dosyć wysoko piąć. I tutaj chyba Bystrzyca Kłodzka, ja to zawsze zapominam tą miejscowość. No ale ładny, piękny zabytek, to jest Urząd Miasta. Jastrzębia Góra. No i tutaj w szkole, w cieplicach, gdzie znajduje się te pawilony tam, gdzie jest w cieplicach camping i na tym krzyżówce już tej szkoły nie ma, bo tam już pawilony powstały. Tam zaproszony zostałem do tej szkoły, tak, do tej szkoły zostałem zaproszony i tam miałem taką prelekcję związaną z moimi podróżami. Tutaj w Kowarach dla szkół zostałem zaproszony. Przez dwa dni prowadziłem po dwie klasy wystawę i prelekcję. Telewizja Ławska. Tutaj pani musiała no niestety sama dźwignąć tą kamerę i dać mi mikrofon, żeby coś powiedzieć, bo nie miała do pomocy nikogo. No i tutaj 5 minut przed godziną 17 radio na żywo. No i tu na dziko w Szczecinku. Nocowało się na dziko też, żeby zaoszczędzić trochę pieniędzy, bo patele kosztują. A tu Marycha w Poznaniu, który miał taki gawędziarz i mu postawili pomnik, więc ja się też tak samo ustawiłem jak on. Ja też jestem gawędziarz. No i tutaj dookoła Polski z bratem, gdzie brat zobaczył, że na tablicy jeleń, no pragnął chyba się napić, no to wyciągnął bidon, mówił, a się chyba często granica Zdrój. No tutaj jestem w Aachen, kiedy w 2004 roku, kiedy żeśmy wyszli do Unii Europejskiej, pojechałem rowerem do Aachen, reprezentowałem naszą Jelenią Górę, ponieważ Aachen i Jelenia Góra są miasta powiatowe partnerskie. No tutaj w dniu właśnie wyjazdu do Aachen z Jeleni Góry na placu ratuszowym w trzech językach podziękowałem i wyjechałem. A tu miasto Brzeslaw, to jest już przy granicy z Austrią, podobny do Breslau. No i Wiedeń. Zakaz używania sygnałów dźwiękowych na terenie miasta. No i tu jest Holandia. Trochę pogoda nie sprzyjała, też w deszczu jechałem 3 dni z kolei. I tu jestem w Belgii. Jak Państwo widzicie, normalna, zwykła droga, żadnych domów, żadnych, nie ma przejść granicznych szlabanów. Nie ma wojska, jedzie się normalnie. Żeby nie ta tablica, to ja bym nawet nie wiedział, kiedy jestem w Belgii. No i tu jest to z okazji 300 tysięcy kilometrów na rowerze. Razem z tym zdjęciem to mnie zjedli. Ale był dobry tort, bo po 3 porcje każdy prosił. To jest tort na 150 osób. Został przyniesiony na lustrze, bo nie mieli na czym przynieść. To jest potęga, to jest potęga. A kto robił ten tort? Domagała. Mrugała, przepraszam, Mrugała na ulicy Długiej. No i Pałac Kultury, no kiedy żeśmy pojechali raz, powiedzmy, z plecakami zwiedzać Polskę. No i tu, w samym centrum Warszawy jesteśmy. No i to jest koniec. Jak Państwo widzicie. To są tylko takie, tych zdjęć jest naprawdę bardzo dużo, ja bym tak chciał, proszę Państwa, pokazać. Na pewno troszeczkę się z tego spóźni, no ale to jest rzeczą normalną, bo niektórzy pracują, niektórzy idą. Ludzi, dwóch braci bliźniaków, Bolesław i Mieczysław. Bolesław co prawda bardziej znany z tego względu, że w latach 90. został rowerowym ambasadorem Jeleniej Góry, ale obydwaj zasłużeni dla turystyki rowerowej przeżyli piękne chwile.
na swoich wspaniałych maszynach. Tyle ile kilometrów, tyle chyba już wystaw niemal było w Krzyżnicy. Wystaw kilka było, co najmniej trzy. Ta jest szczególna. To jest podsumowanie i niejako zamknięcie tej wielkiej przygody. Bracia postanowili, że już nie będą podróżować na takich długich dystansach. I to jest okoliczność i taka trochę smutna, prawda, ale również bardzo radosna, bo przez ponad 50 lat udawało im się jeździć wspólnie, osobno, po całej Europie. To na pewno była niezwykła przygoda dla nich obu i trwało to bardzo wiele lat. Niezwykłe otwarcie wystawy podsumowującej 50 lat niezwykłych podróży po Europie, niezwykłych, bo motorowerowych i rowerowych, dwóch braci bliźniaków z Jeleniej Góry, pana Bolesława i Mieczysława Osipików. Przywitajmy ich brawami. Proszę Państwa, ta wystawa jest trochę smutna, trochę radosna. Trochę smutna, ponieważ panowie, bracia bliźniacy zdecydowali, że już nie będą podróżować tak daleko. Myślę, że nie zrywają całkiem z rowerami, ale nie wybierają się już w jakąś dłuższą podróż. I ta wystawa podsumowuje ponad 50 lat ich podróży. Więc to jest niewątpliwie okoliczność smutna, ale również i radosna, dlatego że te podróże, to wspólne, ta wspólna pasja przetrwała 50 lat. Nie każdemu jest to dane i z tego możemy się cieszyć i gratulować obu panom. Brawo. Ja teraz poproszę pana Bolesława o zabranie głosu. Proszę Państwa, tak jak Państwo widzicie, są to zdjęcia czarno-białe, motorowerowe podróże z 1976 roku, 70-78, kiedy żeśmy my ze swoim bratem bliźniakiem postanowiliśmy na motorowerach Komar przejechać przez Związek Radziecki, Rumunię, Węgry, Czechosłowację, Niemcy, Polskę. Natomiast później żeśmy się przerzucili na rowery i żeśmy zaczęli uprawiać turystykę rowerową dalej już na rowerach. A od czego to się zaczęło? W związku z tym, że moi rodzice uprawiali turystykę też oczywiście pieszą, żeśmy jeździli tramwajami, autobusami, pociągami, bo ojciec był kolejarzem, moja matka była motorniczym tramwajowym. I od tego się zaczęło i nas tak wciągali i do tej pory my podróżujemy na tych rowerach. Ale wracając do tych motorowerowych podróży, to jak wiadomo, są to zdjęcia stare, bo to wiadomo jest z 1976 roku. Natomiast dalsze podróże są rowerowe już w kolorze do 2014 roku. Natomiast są tu jeszcze pokazane zdjęcia z aktorami, najsławniejszymi aktorami w Polsce, którzy no, częściowo już nie żyją, częściowo jeszcze są, już wiadomo, w podeszłym wieku. Tam są z lat 80. robione zdjęcia z aktorami, kiedy myśmy z bratem spędzali urlop w Warszawie, korzystaliśmy wtedy z teatrów i z kabaretów i mieliśmy okazję się z nimi się spotkać i wtedy po prostu postanowiliśmy sobie wspólne zdjęcie zrobić. Oczywiście nie wszyscy aktorzy wyrażali zgodę na zrobienie zdjęcia, no ale to co mamy, to mamy i tym po prostu się cieszymy. Proszę Państwa, chciałem powiedzieć jedno, że ja do 2014 roku, do sierpnia, przejechałem ogólnie już 317 200 km. Natomiast brat ma ponad 127 000 km, to co jest odnotowane. No może nie dużo, ale to też jednak, żeby tyle przejechać, to wiadomo. Ja przejechałem 7,5 raza kulę ziemską, to co do tego pory zrobiłem, zbliżam się już do 8. A czy będę dalej kontynuował jazdę po moim górę? Tak, oczywiście. Dalej będę, choć już nie te zdrowie, nie te lata, wiadomo, bo wtedy było się młodszym, bez okularów i tak dalej. Teraz troszeczkę już się starszym. Jedziemy wolno, ale jedziemy. To jest najważniejsze, aby jechać przed siebie, zwiedzać, fotografować i podzielić się z innymi to, co żeśmy widzieli, to, co żeśmy przeżyli, bo były też dobre dni, były też i złe dni. Proszę Państwa, ja tutaj chciałem przeczytać i podziękować tu jeszcze Paniom. Chciałbym Pani Kamili podziękować za zorganizowanie tej wystawy razem z Panią Dorotą Kasprzak, tak? Kasprzak. I z Panem Edwardowi Izadewskiemu, którzy po prostu tutaj jednak przyczynili się do
zrobienia tej wystawy. Tu, jak Państwo widzicie, bardzo dużo zdjęć. Proszę Państwa, ja bym chciał przeczytać taki króciutki wiersz, który zajmie tylko minutę, która jedna dziennikarka o mnie opisała o mojej podróży. Ponieważ nie znalazłam kobiety, czyli przeczytała, więc zmuszony jestem ja sam. Poznałam pana Ośpika. Rzadko się takich ludzi spotyka, bo wtedy, kiedy pedałuje, w swoim żywiole się czuje. Są to wyprawy na wielką skalę. A żadna jazda, nie męczę go wcale. Łączy pożytek z przyjemnością, zwiedza ojczyznę i obce kraje. Wszystkie zakątki chętnie poznaje. Czasem się czymś tak bardzo zachwyci, coś go urzeknie, serce chwyci i wtedy na dłużej tam zostanie. Wszystko w dzienniku opisuje, co zdarzyło się, skrzętnie notuje. I z młodzieńczą swą mądrością się dzieli i radzi mądrze, żeby wiedzieli. Jak czas spędzić miło, nie przesiadywać przy komputerze, lecz szukać przygód na rowerze. Pan o tym mówi tak zwyczajnie, że mili ludzie, że pomagają, że wielu miejsca już pana znają, że zaproszenia i spotkania, prezenty, pamiątki, autografy, w portfelu skromne złotówki, bez pośpiechu, bez nerwówki. Od tylu lat ciągle pan zwiedza świat. Kolejne kilometry zlicza i wciąż się czymś nowym zachwyca. To ułożyła dziennikarka ze Sławy w województwie lubuskim parę ładnych lat temu. Przeczytałem raz, przeczytałem drugi raz, wziąłem gitarę, ułożyłem do tego muzykę i powstała piosenka. I wręczyłem tej pani z nagrami, na kasetę nagrałem i jej to przekazałem. Ze łzami w oczach podziękowałem. Dziękuję. Proszę Państwa, że jeszcze z okazji tego spotkania, z okazji tej wystawy, Bolek jest członkiem klubu turystycznego Grotowarz, od wielu lat jest członkiem PQTK. Razem ze mną przyjechał kilka kilometrów, ale z młodzieżą, bo chciałem, żeby z młodzieżą współpracował. Robiliśmy takie wyprawy przez wiele, wiele lat. I znając jego pasję, jako przewodniczący Komisji Turystyki Kolarskiej Oddziału PQTK Sudety Zachodnie, chciałbym wręczyć Bolkowi podziękowanie za osobisty wkład w propagowanie, promocji i rozwój turystyki rower na terenie Dolnego Śląska, jak i Polski. To jest jego podziękowanie, na pamiątkę ma zdjęcie i serdecznie dziękuję. Jeszcze jedna korekcja będzie oczywiście tam do gabloty. Także proszę Państwa, jak sami widzicie, że jednak mówiąc, no nagroda nagrodą, trud też jest. Bo proszę sobie wyobrazić, że najtrudniejsza moja podróż, jaka była, jadąc rowerem do Aachen, kiedy wyjeżdżałem 30 kwietnia do... Z Jeligur wyjeżdżałem, 30 kwietnia wyjeżdżałem do Aachen i tu nie przeczytałem w Zgorzelcu, na moście Zgorzelc-Gerlice. I proszę sobie wyobrazić, w deszczu jechałem 3 dni z kolei, od 8 do 23. To było już było najcięższą moją podróżą, jaką można przeżyć. Proszę sobie wyobrazić, wyjechać tylko rowerem przez pół godziny i kiedy leje, jeszcze jak jest przymoknięty, a do 23, 3 dni z kolei, to ja już miałam chęć zostawić na rower, położyć się na ławce i mieć to gdzieś. No ale takie, to jest wszystko przygoda. Ja to traktuję jako wszystko przygoda. Jest dobrze i jest źle. A jeśli mi raz zadawali pytanie, czy pan miał wypadek? Nie, nigdy nie miałam wypadku. Mimo, że przyjechałem 317 ponad tysięcy kilometrów. No i czy ktoś miał okradł napad? Nie. Tylko tyle, że po prostu to była trudna podróż. Kiedy jest deszcz, kiedy grad pada, bo miałem takie też przypadki, silny wiatr. To dla rowerzysty jest utrudnienie. No wiadomo, każdy dzień kosztuje. Dziękuję Państwu bardzo. Takie powiedzenie rowerowe jest, kim jest wasz ojciec, a my jesteśmy dziećmi pedałów. Ale jak nieraz kiedyś mówią, panie, co pan jest pedałem? Nie, jestem tylko kierownicą. Takim razem zapraszam serdecznie Państwa do oglądania wystawy i do poczęstu.
Pierwsza wyprawa rowerowa, to pamiętam, my żeśmy razem ze swoim bratem bliźniakiem, byśmy wystartowali do Wrocławia. To pamiętam, to była nasza taka pierwsza wyprawa, ale żeśmy wrócili pociągiem oczywiście, bo byśmy nie zdążyli wrócić, dlatego że my wtedy żeśmy podróżowali na zwykłych rowerach bez przekładni, więc wiadomo, że to jest dosyć jednak daleko, żeby zrobić 240 km około ze zwiedzaniem, tam i z powrotem to byłoby niemożliwe. Ale była to wspaniała nasza wycieczka rowerowa, ponieważ myśmy się wybrali normalnie tylko, żeby sobie tak pojeździć i tak dalej. Tak coraz dalej, a może pojedziemy do Świebodzic, ale słuchaj, jesteśmy tak blisko już w Wrocławiu, może do Wrocławia pojedziemy. Tak już się pojechać do Wrocławia. I wtedy nas zaczęło tak coraz więcej interesować te podróże rowerowe. Dlaczego? Bo żeśmy jechali, ciekawe były zabytki, zamki, pałace były, aż ludzie nas zatrzymywali. Skąd wy jesteście, prawda? Ja mówię, że jedziemy sobie na wycieczkę rowerową i tak dalej. I nas tak pomału wyciągało. No i tak żeśmy zaczęli podróżować rowerowo. Zaczynali się panowie od właśnie motorowerów. Chciałbym nie dalej motorowery, tylko pod rower. Dlaczego rower? Najpierw żeśmy z początku jeździli na rowerach, dlatego że myśmy od czwartej klasy szkoły, żeśmy zaczęli tak jeździć po swoich tutaj naszych terenach, i wyskoki już jak trochę, żeśmy już 16 lat do innych miast i tak dalej. A jak żeśmy uzyskali pełnoletność, no to wtedy zaczęły się lepsze podróże. I żeśmy się przerzucili na motorowery, dlaczego? Dlatego że myśmy mieli problemy z kolanami. Nas kurczę męczyły i postanowiliśmy się przerzucić na motorowery. Trochę coś wygodniejszego. No i tak żeśmy zaczęli jeździć po Polsce na tych motorowerach, ale nam zachciało się coś lepszego, więc postanowiliśmy pojechać do Bułgarii. Więc wyjechaliśmy przez całą Polskę, przez dawny Związek Radziecki, oczywiście drogą tranzytową, do Rumunii. Ale żeby były oberwania chmury, było bardzo deszczowo, mokro, więc żeśmy zawrócili i postanowiliśmy przejechać północną Rumunię 2000 metrów nad poziomem morza. No i są tam Węgry, Czechosłowacja, Niemcy, Polska. A później zachciało nam się jeszcze inne wyprawy. No ja później zacząłem sam już podróżować po Europie. A po jakimś czasie żeśmy zdecydowali się, że wrócimy z powrotem na rowery ze względu na to, że problemy były z motorowerami, dlatego że nie było gdzie ich trzymać, ponieważ żeśmy my trzymali w piwnicy, sąsiedzi narzekali, że czuć się spaliłem, mają ziemniaki, mają tam marki, wiele innych rzeczy. Musieliśmy z tego zrezygnować. Przerzuciliśmy się na rowery. I tak do tej pory, jak ja zaliczyłem całą Polskę dookoła granic, to się Czechy, Niemcy, byłem w Belgii, w Holandii, w Austrii, w Słowacji. I po Grecji jeździłem już tam rowerem wypożyczony, ponieważ w 2005 roku zostałem nagrodzony przez władze miasta. I za te pieniążki tam pojechałem do tej Grecji, gdzie wziąłem dzienniki podróży, wziąłem aparat cyfrowy, wziąłem statyw, też oczywiście sakwę z napisem Jelenia Góra, jestem miastem Góry, koszulki, czapeczki i materiały promocyjne Jeleniej Góry, które rozłożyłem każdy folder innego przed miastem, przed tablicą wielu miast Grecji, żeby dokumentować te materiały do tej tego wniosku. Dzienniki zostały zanotowane, wpisane, potwierdzone, ile sztuk, pieczątka, podpis danej od tego osoby. I tak do tej pory jeździmy tego na wycieczki rowerowe, które jest organizatorem wycieczek, rajdów rowerowych, multimedialnych prelekcje, współpracuje z policją na temat ścieżek rowerowych, śrut rowerowych, dróg rowerowych, niebezpiecznych krzyżówek. Jestem zapraszany do domów kultury, zapraszany jestem do tego do szkół, ponieważ wiadomo, nasz życiorys jest bardzo bogaty. To, co żeśmy przejechali, to, co żeśmy zobaczyli, to, co zanotowałem w dziennikach podróży, to, co pokazałem w wystawie fotograficznej, to ludzie widzieli, podziwiają i dalej podziwiają, że mimo, że mamy z bratem po 65 lat, ale kontynuujemy dalej to jazdę. Może już nie takim tempem, jakim kiedyś zrobiłem w ciągu jednego dnia 172 km zwykłym rowerem ze sprzętem turystycznym. Teraz zrobię ponad setkę, ale już wiadomo, no człowiek troszeczkę jest starszy, już nie ten młodzieńcze lata, już troszkę się jedzie wolniej, ale się jedzie i promuje się i zwiedza się, robi się ciekawe zdjęcia, a później się ludziom pokazuje i dzieli się wrażeniami, swoimi przeżyciami. Właśnie, w nogach ponad 300 tysięcy kilometrów. Tak, do zeszłego roku, do sierpnia 2014 roku osiągłem 317 200 kilometrów. Już teraz mam troszeczkę więcej, prawda? Brat ma 127 tysięcy kilometrów. Może to nie jest dużo, ale mimo to też jednak przejechać to się jednak też uda. Teraz po takiej ilości kilometrów, co panowie, emerytura? Czy dalej? Znaczy, 26. Z innymi.
26 sierpnia przechodzimy już na pełną emeryturę razem z bratem swoim Wiśniakiem, ale mimo to i tak my będziemy dalej, tak, będziemy dalej organizować wycieczki rowerowe, rajdy, będziemy jeździć, zwiedzać, ponieważ na 4 lipca planujemy wycieczkę rowerową szlakiem linii tramwajowej, która będzie biegła z Jeleni Góry do Sobieszowa, ponieważ Sobieszów obchodzi 50. rocznicę z likwidowania linii tramwajowej na tej trasie. Czyli może to nieładnie brzmi, że zlikwidowano, ale czy przejechał ostatni tramwaj na trasie Sobieszów do Jeleni Góry. I oni obchodzą w tym roku 50 lat. Więc my będziemy w specjalnych koszulkach, które będą specjalnie na tą okazję zrobione i będziemy reprezentować na tej linii, gdzie po prostu te tramwaj kursowe. A wiadomo, że w 1969 roku została linia zamknięta. Kto może wziąć udział w tym rajdzie? W rajdzie każdy może wziąć uczestnik, mogą być dzieci, osoby niepełnosprawne, wszyscy. Kto chce, bo my jedziemy wolno, po malutku, spokojnie, bezpiecznie i staramy się jechać właśnie najbardziej to ścieżkami rowerowymi. Ale ta trasa będzie wymagała oczywiście górną drogą, bo dlatego, że linia tramwajowa biegnie 1 maja wolności do Sobieszowa. Czyli spotykamy się 4 lipca. Oczywiście, tak jest. Na dworcu kolejowym? Możemy się spotkać na dworcu kolejowym, możemy spotkać się w Książnicy Karkonoskiej, ponieważ tu będziemy mieli multimedialną prelekcję związaną z tramwajami, który pan Dygdałowicz pokaże archiwalne zdjęcia, kiedy tramwaj kursował do Podgórzyna Sobieszowa w Cieplicy. Tak, 4 lipca, tak jesteśmy umówieni. Będzie pan dyrektor Firszt i będzie pan Iwo Łabrymcz z Archiwum Państwowego. Będą również pokazane też zdjęcia, bo szykuje mini wystawę w Muzeum Przyrodniczym o tramwajach, które kursowały w tamtym kierunku.